Zagadka, jaki dźwięk wyobrażacie sobie w takim ujęciu? No siema mordy, ja was pozdrawiam z hamaku. Wracamy dzisiaj do Warszawy. Tak właśnie wyglądają ruiny Płocka po przejściu Audio River. W montażu jest taka zasada, że jeśli poza kadrem jest jakieś źródło dźwięku, to ono drażni. Chyba że pokażemy to źródło dźwięku w pierwszej kolejności. Tak jak wiecie, przez ostatnie kilka dni byłem na festiwalu muzyki elektronicznej o nazwie Audio River, który odbywa się co roku w Płocku. Dzięki uprzejmości organizatorów byłem jedną z niewielu osób, które mogły tam mieć kamerę i troszkę dla was uwiecznić tego wydarzenia. Pierwszy raz byłem na takim festiwalu Techenka i pierwsze moje wrażenie na ten temat dotyczyło samego Płocka. No wiecie, no branża techno przyciąga wielu różnych dziwolągów, więc ten kontrast pomiędzy tymi ludźmi przyjezdnymi, a ludźmi, którzy żyją tutaj, jest bardzo duży, ale co odebrałem bardzo pozytywnie, to mimo różnic nie ma tutaj za bardzo takiego odczuwalnego napięcia społecznego, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Jest przyjemna atmosfera i z tego co widziałem, ludzie w Płocku podchodzą do tego tematu z bardzo otwartą głową. Generalnie wszyscy mówili, że to jest dla nich fajne, że miasto jest z tego znane. Dużo ludzi oczywiście może zarobić na różne sposoby. Śmieszne to trochę jest, bo w Płocku no, baza noclegowa jest mała, tak? A zapotrzebowanie jest ogromne, bo na ten festiwal przyjeżdża jakieś 30 tysięcy osób. Więc okazuje się, że w całej okolicy praktycznie każdy, kto ma jakiś kawałek przestrzeni, gdzie da się spać, to adaptuje tę przestrzeń. To moi znajomi nawet wylądowali w jakimś starym gabinecie dentystycznym, gdzie były normalnie fotele dentystyczne, ale koleś to wynajmuje jako spanie na Audio River. Imprezy z muzyką elektroniczną mają m.in. taką charakterystykę, że mają dużo ciekawych dekoracji oraz światełek. Patrzcie, jakie triki, kurde. O, o, jak to jest zrobione, Krzysztof? Byłem tylko parę razy w życiu na festiwalu w jakimś tam openerze 10 lat temu. Jeszcze raz na świecie nie było. I zawsze mnie to okropnie wymęczyło w pierwszej kolejności. Ale festiwal muzyki elektronicznej jest trochę, myślę, inny, bo jakby tu nie ma tej takiej... Przez to, że nie grane są piosenki, tylko takie seciki, to jakaś taka muzyka chyba mniej męczy. Techno to muzyka nieskończonej złożoności i prostoty jednocześnie. To muzyka kontrastów. Wielu ludziom trudno jest zrozumieć, jak coś brzmiącego czasem tak agresywnie i mrocznie jednocześnie potrafi nieść przekaz miłości, wolności i jedności. Z jednej strony to wszystko to taki brutalny atawizm, zwierzęcość, z drugiej treść tej muzyki to mistycyzm i duchowość jakichś obrzędów plemiennych. Zróżnicowanie stylów i brzmień techno dopiero gdzieś tam zaczynają trafiać do moich uszu, a Audio River to największa jak dotąd możliwość zapoznania się z szerokim asortymentem tego, co ta muzyka ma do zaoferowania. Bo z jednej strony mamy tutaj bardzo mroczne napierdalanie, a z drugiej rzeczy, które po prostu przypominają ci szczęście. Przyznam, że ciężko jest mi jakby oceniać ten festiwal pod względem muzycznym. Moja wrażliwość pozwala mi docenić tę muzykę i dobrze się przy niej bawić, ale jednocześnie kończy się gdzieś w punkcie, w którym miałbym do niej podejście analityczne. Więc dla mnie taki festiwal bardziej wygląda tak, że sobie jakoś płynnie lawiruje pomiędzy wszystkimi scenami i każdego tematu sobie liznę, ale w żaden nie wejdę bardzo głęboko. Więc raczej mam takie podejście, że żadnego seta nie wysłuchałem w całości. Co może być dla wielu ludzi profanacją tematu, ale sorry, tak mam.
Oczywiście to nie jest też tak, że na tym festiwalu jest tylko techno, bo odmian muzyki elektronicznej tam jest trochę. Piękny był na przykład koncert Johna Hopkinsa na żywo, jeśli nie znacie tego artysty, to polecam sobie sprawdzić, bo to jest bardzo ciekawa muzyka elektroniczna. Takie trochę techenko, a trochę taki, nie wiem, jakiś mistyczny klimat jakichś szamańskich rytuałów w lesie. Impreza niedzielna na Audio River odbywa się w innym miejscu. Jest to taki park blisko centrum Płocka i jest tam kompletnie inny klimat. Taki w ogóle jest las, kolorowe światła rzucone na to, bąbelki w powietrzu i też muzyka jest taka bardziej taka tribalowa, bardziej taka leśna na swój sposób. I naprawdę to jest rewelacyjne doświadczenie. Część osób, z którymi rozmawiałem, przyjechało tylko na niedzielną imprezę i w ogóle się nie dziwię. Jeśli chcecie wziąć udział w takim kompaktowym evencie elektronicznym, to jest rewelacja. I to się kończy w ogóle o 22:00, tam zaczyna się jakoś popołudniem, więc to jest super, a jednocześnie mega wrażenie na mnie robi rozmach tego, że tam było bardzo dużo dekoracji, które były zrobione tylko na te kilka godzin imprezy. Nawet oświetlenie kolorowe było pięknie rozkminione, a przypominam, to się kończy o 22:00, więc tego oświetlenia tam było może 1,5-2 godziny. Podziwiam za taki niepotrzebny rozmach, to jest coś, co bardzo umiem docenić. No właśnie, festiwale rządzą się swoimi prawami. Nagle budzisz się i jesteś na łódce, na Wiśle. Żartuję, tak naprawdę wybraliśmy się na łódkę, na Wisłę. Mamy to więc sposobność pooglądać sobie Płock i okolice z wody. Strasznie mnie słońce razi. Nie wiem, czy wiecie, ale Wisła w tych okolicach jest najszersza, więc to jest taka prawie rzeka jak jezioro. W sensie jest tak, no duża. Przestrzennej tej imprezy jest taka, że jest Wisła, są rzeczy na plaży i jest takie zbocze, skarpa taka. Bardzo malowniczo to wygląda i super jest to, że jest wszystko na takiej skarpie, więc można sobie usiąść i wszystko widzieć. To, co mnie zadziwia w tej społeczności, to jest jak wysoki poziom kultury tam panuje. To znaczy, jest to festiwal, na którym są naprawdę dzikie tłumy ludzi, a jednocześnie wszyscy się traktują nawzajem z szacunkiem. No to jest super. To jest taki rodzaj zabawy do muzyki na parkiecie, gdzie jakby ludzie się nie obczajają nawzajem, nikt się za bardzo nie ciągnie do tańca i nikt jakby nie tańczy, nie wiem, no laski tańczące do techno generalnie nie mają rąk na biodrach od obcego kolesia, który się do nich przystawia, nie? Więc takie klimaty takich oblechów to nie tu. I też nie bez znaczenia jest fakt, że ludzie tak sobie tam po prostu pomagają nawzajem. Zdziwiło mnie też bardzo, że ewidentnie w tej społeczności mam dużo widzów, bo ciągle mnie tam ktoś zaczepiał i to spowodowało, że nie żebym czuł się niekomfortowo, ale czułem się po prostu cały czas obserwowany, bo cały czas ktoś się na mnie gapił. I czasem ludzie do mnie podchodzili i myśleli jakby, że źle się bawię albo coś takiego. Tymczasem no mnie się włączyła taka jakaś po prostu ściana komunikacyjna, bo czułem, że ludzie się na mnie gapią z różnych stron. Dziwnie mi tak jakoś na to narzekać publicznie, nie odbierajcie tego w ten sposób, ale jak chodzi o takie poruszanie tematu, jak to jest być rozpoznawalnym, to czuję się jakimś takim waszym szpiegiem wśród tego typu ludzi, bo mnie to tak samo interesuje i dziwi i zaskakuje jak pewnie wielu z was. 100 razy słyszałem, jak przechodząc koło kogoś, nagle słyszę: ej, patrz! Wiedzisz, kto to jest? Myślicie, że nie słyszałem, nie? Słychać.
Krzysiu, ty tutaj? A co myśleliście, że na openera pójdę? Bardzo urocze dla mnie jest, jak ty sobie próbujesz ze mną zrobić zdjęcie i tak asekuracyjnie mnie pyta, czy światło jest dobrze ustawione. Tak na zasadzie, w tę stronę może być? Tak jest dobrze? Tak? Okej? Okay. Pierwszy raz byłem na tak długim festiwalu. Rozmach czasowy, jak dla mnie, jest trochę przegięty. Znaczy to, co powiem teraz, nie dotyczy Audio River, tylko w ogóle chyba idei festiwalu, że no dla mnie to jest za dużo. 3 dni pod rząd to jest tak dużo, że już pod koniec chciałem, żeby nagle puścili coś innego. Bardzo mi się podobał też festiwal pod względem wizualnym. No, wizualki na wszystkich tych setach, w ogóle design scen jest ekstra. Konstrukcja festiwalu jest fenomenalna, przez to, że jest taka skarpa, w ogóle wybrzeże Wisły, z jednej strony rzeka, jest bardzo łatwo wszystko widzieć, to znaczy siadasz sobie po prostu na zboczu i widzisz, no nawet możesz widzieć kilka scen jednocześnie, chociaż nie ma to sensu, bo wtedy nie słyszysz, ale możesz sobie przy głównej scenie po prostu siedzieć na bulwarach i jest zajebiście. Jak źle nie trzymać brzegu się, jak źle odpływać, zatracać, jak źle głębi zanurzać się, nie wracać, nigdy nie wracać. Robienie filmu z takiej technoimprezy jest takim ryzykownym zaprzeczeniem, to znaczy w tych imprezach trochę chodzi o to, żeby dać sobie prywatność. Być w sobie, a jednak razem. Także no super było. Podsumowując, super doświadczenie, Audio River sam w sobie, bardzo mi się podobał, muzyka zajebista, klimat ekstra. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy do mnie podeszli, powiedzieli coś miłego i przebili piąteczkę. I dziękuję organizatorom za zaufanie. Może jak następnym razem pojawię się na tego typu imprezie, to trochę mniej ludzi będzie do mnie podchodzić, mówiąc, co ty tutaj robisz. Mówiłem wam o tym ostatnio, że to pytanie słyszę wszędzie, gdzie pójdę. Jak ktoś mnie pytał na Audio River, co ty tutaj robisz, to odpowiadałem, jestem. Do zobaczenia, kochani.